kończy się wieczór wyborczy 25 października 2015 roku. Jesteśmy bardzo zmartwieni tą sytuacją, że prowaspowska, promasońska partia wygrała wybory, że przekroczyła 38%, co się przekłada na ponad 50% miejsc w parlamencie polskim. Jest zgodne z konstytucją, bo wiemy, że wybory mają być proporcjonalne, nie są proporcjonalne, no ale reguły walki wyborczej są twarde. Natomiast, proszę Państwa, ja pragnę Państwu zwrócić uwagę na to, co się będzie działo w ciągu najbliższych kilku godzin na wsiach. Wiemy, że dzieją się tam różne ludowe cuda nad urną, że przybywa sfałszowanych głosów nieważnych. I co ja myślę? Że właśnie tak będzie i tym razem, że w tych wyborach dużo głosów PiS-u zostanie unieważnionych nielegalnie. Takie są reguły twardej walki wyborczej w Polsce. Co to da? To spowoduje, że 4,9, tak jak tutaj wskazują, 4,9 głosów wyborczych dla Korwina przełoży się na 5 z kawałkiem. I w ten sposób, dzięki fałszerstwom ludowym, Korwin wejdzie do parlamentu. Taka jest moja prognoza. Jest już po godzinie 23. Wieczór wyborczy się kończy. Jeszcze tylko rzut oka na salę. Pustoszeje sala Hybryd w Warszawie. Widzimy tutaj, jak jeszcze wpatrują się w... To jest mównica, z której przemawiał dzisiaj prezes. Widzimy jeszcze, jak wpatrują się w ekrany TVN-u, TVP. Pozostali jeszcze najbardziej wytrwali uczestnicy wieczoru wyborczego. Jest ciekawie, jest malowniczo. Bardzo ładne miejsce, ładni ludzie, dużo młodych ludzi w Hybrydach. No cóż, i okazuje się, że los polityczny tej formacji dzisiaj waży się i jest w rękach ludowych przekrętów. Tej nocy być może 4,9 dzięki unieważnianiu głosów na wsiach zamieni się w ponad 5. Dla Telewizji Narodowej Eugeniusz Sendecki.